Dziś jest niedziela, 12 kwietnia. Zaczynamy Teleekspres. Tę umiejętność Egipcjanie i Chińczycy posiedli 4000 lat przed naszą erą. Teraz zapomniana technika odradza się w Poznaniu. Zając? W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich opracowano nową technologię barwienia tkanin naturalnymi barwnikami. W wielu regionach Polski tradycje wynikające z Wielkanocy płynnie przenikają się i mieszają z wiosennymi zwyczajami. Zając, dotyczącymi ogólnie mówiąc kultu płodności. Na przykład w Iwaniskach na Kielecczyźnie mężczyźni biją w bęben najpierw Panu Bogu, a później miejscowym pannom. Mówiliśmy dziś w Teleekspresie o gumowych drogach, teraz powiemy o gumowych uszach, a raczej o tym, jak gumowe uszy przechytrzyć. No, ojcowie... A pójdziesz mi stąd, ty zającu. Ojcowie jezuici z Piotrkowa Trybunalskiego w trosce o komfort spowiadających się wiernych zamontowali w kościele dźwiękoszczelny konfesjonał, o którym szybko zrobiło się głośno.